Czasem zwykłe uświadomienie sobie emocji, które wywołały chorobę, jest wystarczające do tego, żeby uwolnić się od choroby. I dotyczy to raczej chorób takich, które mają ostry przebieg i nie zagrażają życiu, niż tych, które są chorobami ciężkimi czy chorobami przewlekłymi. W tych trudniejszych przypadkach zwykle trzeba nie tylko dotrzeć do odczuć, ale konieczne jest dotarcie do przekonań, które za nimi stoją. Bardzo pomocne jest zrozumienie przez chorego, skąd te przekonania się biorą. Potrzebne też jest wsparcie osoby chorej w tym, żeby mogła uwolnić te przekonania, przetransformować je. Czasami potrzebna jest wręcz dalsza pomoc psychoterapeuty.